Michał Ostrowski wykona utwór Monolog psa zaplątanego w dzieje Wisławy Szymborskiej oraz Dzieciństwo w pasiakach Bogdana Bartnikowskiego. Instruktorem jest Grażyna Wijatyk-Madeła z klubu 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. Są psy i psy. Ja byłem psem wybranym. Miałem dobre papiery i w żyłach krew wilczą. Mieszkałem na wyżynie, wdychając wonie widoków na łąki w słońcu, na świerki po deszczu i grudy ziemi spod śniegu. Miałem porządny dom i ludzi na usługi. Byłem żywiony, myty, szczotkowany, wyprowadzany na piękne spacery, jednak z szacunkiem, bez poufałości. Każdy dobrze pamiętał, czyim jestem psem. Byle parszowy kundel potrafi mieć pana. Ale uwaga, wara od porównań. Mój pan był panem jedynym w swoim rodzaju. Miał okazałe stado chodzące za nim krok w krok i zapatrzone w niego z lękliwym podziwem. Dla mnie były uśmieszki z kiepsko skrywaną zazdrością, bo tylko ja miałem prawo witać go w lotnych podskokach. Tylko ja żegnać zębami ciągnąć za spodnie. Tylko mnie wolno było z głową na jego kolanach dostępować głaskania i tarmoszenia za uszy. Tylko ja mogłem udawać przy nim, że śpię, a wtedy on się schylał i szeptał coś do mnie. Na innych gniewał się często i głośno. Warczał na nich, ujadał, biegał od ściany do ściany. Myślę, że lubił tylko mnie i więcej nigdy nikogo. Miałem też obowiązki. Czekanie, ufanie. Bo zjawiał się na krótko i na długo znikał. Co go zatrzymywało tam, w dolinach? Nie wiem. Odgadywałem jednak, że to pilne sprawy. Co najmniej takie pilne, jak dla mnie walka z kotami i wszystkim, co się niepotrzebnie rusza. Jest los i los. Mój raptem się odmienił. Nastała któraś wiosna, a jego przy mnie nie było. Rozpętała się w domu dziwna bieganina. Skrzynie, walizki, kufry wpychano na samochody. Koła z piskiem zjeżdżały w dół i milkły za zakrętem. Na tarasie płonęły jakieś kraty, szmaty, żółte bluzy, opaski z czarnymi znakami i dużo. Bardzo dużo przedartych kartonów, z których powypadały chorągiewki. Snułem się w tym zamęcie bardziej zdumiony niż zły. Czułem na sierści niemiłe spojrzenia. Jakbym był psem bezpańskim, natrętnym przybłędą, którego już od sodów przepędza się miotło. Ktoś zerwał mi obroże nabijaną srebrem. Ktoś kopnął moją miskę od kilku dni pustą. A potem ktoś ostatni, zanim ruszył w drogę, wychylił się z szoferki i strzelił do mnie dwa razy. Nawet nie umiał trafić, gdzie należy, bo umierałem jeszcze długo i boleśnie w brzęku rozzuchwalonych much. Ja? Pies mojego pana? Co ten krzyż wyprawia? Rozwija coś? Trzyma przed oczami, obraca w palcach coś małego białego. Ciekawe, przecież nie mamy tu nic własnego. Rewidowali nas już kilkanaście razy i zabrali wszystko. Co on może oglądać? Szepcze coś, ale nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Krzysiu! Szepnąłem do niego, gdy siedzieliśmy już pod ścianą baraku. Masz chleb? Przysunął się natychmiast. Daj!
Nie mam. Krzysiu, coś ty oglądał? A nie będziesz się ze mnie śmiał? Słowo? Słowo. Uderzyłem się w piersi. Krzyś sięgnął do kieszeni, wyciągnął do mnie zaciśniętą pięść i rozchylił palce. Na jego dłoni leżał ołowiany żołnierzyk. Na zielonej podstawce galopuje biały koń, a na nim siedzi ułan. Koń wyciągnięty jest w galopie, na lance ułana furkocze chorągiewka. Ułan ubrany jest w granatowy mundur, spodnie z czerwonymi lampasami, wysokie czako ze srebrną kitą. Niedawno miałem jeszcze jednego, ale złamała się podstawka. Teraz ułanowi jest smutno. Stale musi siedzieć w kieszeni, ciemno mu tam, duszno. Spojrzałem na Krzysia. Już miałem parsknąć śmiechem, ale patrzył na mnie tak ufnie, że się nie roześmiałem. Pewnie, powiedziałem tylko. A najgorzej to już konikowi. Widziałeś, jaki jest chudy? Karmi go czasem okruszkami chleba, ale on nie chce. Pewnie wolałby zjeść siana, owsa. Biedni oni, szeptał dalej mały. A pomyśl, co by było, gdyby esesmani go znaleźli. Ułanowi zaraz by zabrali szable i lance, dali pasiak, numer, a koń? Koni oni chyba nie biorą do gazu? Spytał nagle przestraszony. Nie, pewnie, że nie, ale musiałby pracować dla nich. To lepiej ja ich schowam, dobrze? Któregoś dnia rano, gdy komanda wyszła już do pracy, blokowy wypędził nas na plac i ustawił w ciasną kolumnę. Pomaszerowaliśmy do dalekiej łaźni. Po paru minutach staliśmy nagim tłumem i patrzyliśmy, jak powiązane w tłumoki nasze ubrania wędrują do odwszania. Patrzyłem, jak esesmani funkcyjni wytrząsają każdy but, zaglądają chłopcom w usta i popychają ich dalej do umywalni. O! Krzyś jest już blisko blokowego. Blokowy potrząsa jednym butem, drugim, zagląda mu w usta. Do basenu, w porządku, uciekaj już! Komenduruje automatycznie. Ein Moment! Zawołał stojąc obok esesman. Blokowy chwycił Krzysia za ramię, przytrzymał. Esesman podszedł wolno, uderzając lekko pejczem po cholewie swego buta. Co masz w ręku? Pokaż! Krzyś podniósł na niego wielkie, przerażone oczy. Wyciągnął zaciśniętą pięść przed siebie. Nie otwierał jej, tylko wciąż patrzył w twarz esesmana. No, prędzej! Schnell! Zniecierpliwił się Niemiec. Krzyś wolno rozprostował palce. O! Zdziwił się Niemiec. Der Soldat! Patrzył zawiedziony, skrzywił się, spojrzał z góry na Krzysia i ujął żołnierzyka w dwa palce. Dragon, a? Zapytał. Nie, Herr Blockfuhrer, to jest polski ułan, odpowiedział Krzyś. A, gut ab! Machnął ręką esesman i upuścił żołnierzyka na posadzkę. Postawił na nim ciężki bucior, przycisnął, przekręcił obcasem w prawo, w lewo, strącił zmiażdżoną blaszkę do basenu, w którym stał wciąż Krzyś i tarł zaczerwieniony od płaczu oczy. Widziałeś? Widziałem. No cóż, trudno. Rozdeptał go. Dlaczego? Przecież nie musiał, prawda? Przecież nie musiał.